Ja tylko powiem tyle, że będzie następny filmik odnośnie pieczenia, gotowania i takich tam rzeczy, czyli będzie robiona rolada bezowa, tak? Tu już jest blaszka, tu już jest Ewka przygotowana i tu jest mikserek, a tam są te dżemiki, które trzeba opisać, bo ja Ewie chciałem schować, wiecie, te dżemiki, ale ona mówi, za 3 miesiące to ja nie będę wiedzieć, co tam jest, nie? Więc najpierw trzeba opisać ładnie i schować. Zgadza się? Tak. Fajnie. Ewa mówi, że te blaszki to są dla dzieci do przedszkola, a my potrzebujemy taką blachę konkretną. Nie? No, bo chodzi o to, że. Ale czemu, ale co mówiłaś, że zrobisz dwie? Co dwie? Nie, z podwójnej porcji w sensie. A, z podwójnej porcji. Bo jak, wiesz, jak masz taką blachę wąską, nie, i ci się upiecze beza, no, i ty ją zawiniesz, no to ile masz kawałków? No tak. No. A jak upieczesz z podwójnej porcji i masz taką bezę, no i ją tak zawiniesz tak, no to ile masz kawałków? No tak. No tak, no, to no widzisz. Mówię do ciebie. To wszystko jest, to wszystko trzeba wiedzieć o takich rzeczach, no. Ja tutaj, kurczę, muszę do zlewu to wziąć, dlatego tu się zmywarka, trzeba zmywarkę jeszcze opróżnić. Ale to może. Kiedy raz? Kiedy raz? Donia przyjdzie z imprezy, to opróżni. Papier do pieczenia. Ja to wszystko przygotuję, później na szybciora powiem. Dobrze, Ewa tu wszystko przygotuje i na szybciora powie później. Ja będę jadł orzeszki w karmelu. I będę wam pokazywał, jak Ewa robi, nie? Tak jest. No. Cukier mam, to mam, skrobię mam. Co jeszcze? Potrzebujemy natrzeć blaszkę tłuszczem. No dobrze. No. I tutaj są wszystkie produkty, które będą potrzebne. Papier do pieczenia, mascarpone, serek, śmietanka, owoce. Tu jest akurat borówka amerykańska, ale pewnie może być coś innego jeszcze, może nie? Może być wiśnia, jagoda. No. Skrobia, cukier, białka tam są? Tak, ile? Białka. No na jedną porcję 4. Ja robię z dwóch porcji, więc 8. 8 białek, no i łyżeczka octu. Tutaj jest cały, to cały nie w będzie opisie potrzebny. Damy przepis. Nie wiem, czy damy, bo. Damy, bo ja obiecałam takiej pani, bo pani mnie pytała, co robię z tymi białkami, które zostają mi po tym likierze jajecznym. Tak? No więc chowam je i robię z nich taką rolatę. Taki najlepszy pomysł. Dobrze, no to napiszesz mi w notatniku, a ja sobie wkleję, bo tak wiesz, pisać to ja nie mam czasu, bo ja mam 100 miliardów innych zajęć. Dobrze, to ja napiszę. Fajnie. Dobrze. Oczywiście, dajemy, lecimy, lecimy z koksem. 8 powinno być. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 8. Malutkie jajeczka, więc może być 10, bo teraz są malutkie. To, co jest białe, to się nie należy tym przejmować, bo ja zaparzam jajka. Oczywiście, Ewa zaparza jajka, bo się boi wszystkiego. Salmonelli. No. Co teraz? Teraz tak. Będziemy to ubijać. Na dwie porcje trzeba 460 gramów cukru. Mhm. I później będziemy to dodawać do już ubitych białek, nie? Dobrze. I najpierw będziemy to ubijać. Fajnie. Jak się ubije, dodajemy do tego skrobię i cukier. Fajnie, to lecimy. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Ewa odmierzyła tutaj cukru. Tak jest, mieszamy to w miseczce ze skrobią na dwie porcje. Waga tu zważyła. Tak. Może być za mała ta miseczka. Na pewno będzie za mała. I z czym mieszamy, mówisz, ze skrobią? W misce. W misce ze skrobią. Cztery, pięć. Piekarnik piknął. Dobrze. Nagrzał się do temperatury 150 stopni, tak? Tak, bo bezę będziemy piec w 150 stopniach. Mhm.
dobrze weźmiemy tym. Lepiej może weź tym właśnie. Do ubijającej się prawie sztywnej piany białkowej dodajemy właśnie to. I łyżeczkę octu, tak? Aha, no tak, my na dwie porcje to dwie łyżeczki będą octu. No i trzeba ją tak długo ubijać, aż będzie się błyszczeć. Błyszczy się? Błyszczy się. Błyszczy się. Fajnie. A tutaj jest posmarowana blaszka masłem i masłem albo olejem. Albo olejem. Nie miałam posmarowanego no, masła. I papier do pieczenia. I będziemy wykładać bezę. Tak centymetr od brzegu, dlatego że beza nam urośnie. No tak. Ja nie wiem, czy to będzie dobre. Robiłaś to ciasto kiedyś? Robiłaś. A dobre było? Bo nie pamiętam. Niebo. Dobra, to powiem wam, czy będzie dobre. Powiem wam prawdę. Ja wam powiem prawdę, wiecie, bo ja się znam na ciastach jak najlepiej. Ewa się zna na gotowaniu i pieczeniu, a ja się znam na konsumpcji. Także dobraliśmy się. No właśnie, od razu. No. Jest wszystko sprawdzone, ocenione. Właśnie. Co fachowiec, to fachowiec. To fachowiec, to fachowiec. Czemu tak jakoś nierówno kładziesz? To tak mówić? Aha, dobra. Wygląda to jakby to było dobre, nie? Ale to jest tylko białko z cukrem, nie? I z mąką z ziemniaczaną, nie? Ale to będzie dobre. Bo no będzie, no jak się upiecze to wiadomo, ale to już wygląda jakby było dobre, nie? No. Jakby ktoś się tak zapędził i chciał sobie spróbować, no to by się mógł zdziwić. Bo to takie dobre chyba nie jest, ja sprawdzę zresztą. Nie, dobre, dobre. Jak nie, no dobre, takie słodkie trochę. Beza, nie? No. Ja bezy tak właściwie to nie lubię, tak wiesz. Co? Tak samo jak kiedyś były takie hałwy, nie? Za komuny często. Teraz to już chyba nie spotykamy. Są hałwy. Są jeszcze? Ja są teraz już specjaliści. Kiedyś to się jeszcze jadło, ale teraz to już bym tego chyba nie przełknął, naprawdę. Ale likier, bo to takie było. Hałwowy ponoć jest bardzo smaczny. Ale nie wiem. Ja no, to... słyszałam. Słyszałam? Słyszałam. No to jak słyszałam, to dobrze. No dobrze, piekarnik już nam się tutaj zagrzał. Weźmiemy tą ścierę. Rzucimy ją na razie tu. Co zrobiłeś? Rzuciłem ją. Ona jest chyba do prania. Taka brudna trochę jest. Nie wiem, teraz nie widać. Może Igor wylał jakiś sok. No i wytarł, bo on tak lubi właśnie. On tak potrafi. Wytrzeć. Mniej więcej równo staram się, żeby była, żeby ona później... Mhm. Ona jeszcze urośnie, mówisz, że? No. Ile czasu pieczemy na te 150 stopni? 20? 20 minut. Myślę, no. Mniej więcej. Mniej więcej, zobaczymy. Bo wiesz, to jest z podwójnej porcji, to też może być trochę To inaczej, może być dłużej ale trochę, ja no. Ja oczywiście powiem. Dobrze, oczywiście. Czy oczywiście ja też wam powiem. Wszyscy wam powiemy. Okej. Okay. Tak samo jak robimy razem, tak i mówimy razem, nie? Tak. W tym robieniu, no nie wiem, bym się tu wróciła. Dobra, no. Dobra, ja ci otworzę, bo ty nie wiesz, czy do... Na środkowym łóżcie na termoobiegu na 150 stopni. I na początku 20 minut, tak? Zobaczymy. Zobaczymy, no. I tak dalej, nie? No właśnie.
A tutaj w międzyczasie Ewa będzie jeszcze chleb robiła, bo już zakwas się zrobił i trzeba po prostu upiec chlebek. No ale to wiecie, nie będę nagrywał, bo już nagrywałem, także tylko tak w celach, muszę robić. W celach informacyjnych mówię, ale Ewa no musi robić, no nie ma bata. Już nie robi, siedzi w domu. Siedzi w domu to... To niech robi. To niech robi dziewczyna. Tutaj są chlebki już przygotowane do pieczenia, tylko urosną, nie? A taka beza nam wyszła tutaj. Ewa mówi, że to bardzo ładna beza jest. Aha. Nie? No. Słuchajcie, właśnie przed chwilą się dowiedziałem, bo nie pokazałem wcześniej tych śmietanofiksów. Ewa mówi, że jak się daje serek mascarpone, to niby nie trzeba, nie? Tych śmietanofiksów dać, ale... Generalnie. No generalnie, ale lepiej... Dla pewności, bo jest dość ciepło na dworze, także... Przestawimy później do kawy i się rozpłynie nam. No właśnie, także lepiej, lepiej dać. No to będziemy tu wszystko działać pomalutku. Proszę panią, będzie grubo. A tutaj te serki są, znaczy te przykryte są chlebki, nie? Nie serki, tylko chleb. No. W międzyczasie zrobimy. One te... Co tam? Igor tam czego poszedł? Tam szukasz? Ty chcesz, jak mi tutaj grzebałeś? Ewa w międzyczasie chleb zrobiła, no proszę bardzo. No. No proszę bardzo. I proszę bardzo. Nie mamy cukru pudru, ale to nie problem, bo wsypujemy do Thermomixa i w Thermomixie raz, dwa się zrobi. Igorku, idziesz tam. Zrobił się? Zobaczcie, no proszę bardzo, jaki cukier puder się zrobił. Nie trzeba kupować, wystarczy zwykły. I Thermomix. I Thermomix właśnie. Na kupę hajsu. No dobra, i działamy, prawda? Działam, tak. Sobie przesypajmy, to będzie za dużo. Mhm. Kila? Nie było kilo. Aha, nie wsypałeś całe kilo. Może i nie. No dobrze, no i tutaj wszystko będziemy mieszać w tym czymś. Wiecie, co to jest to coś? No, to jak wiecie, co? To fajnie, to się nie dopytujcie. Mówisz o mikserze? No dokładnie. O, on ma trudności z odnajdowaniem słów odpowiednich. I to trzeba umieć po prostu żyć z takim typem. Tak. I wiedzieć, co on chce powiedzieć i już nie ma problemu. Oczywiście, ale śmietanka ładnie wygląda tak. Gęsto. Wiecie, to tłusta śmietana, to super amsko wygląda. Całą śmietanę ubijamy, później sera mascarpone, słodzimy śmietanę tym cukrem pudrem, tak? Posłodziłaś już troszkę ją? I cukru waniliowego. Trochę. Troszeczkę tam półtorej do smaku, nie? Do zapachu takiego. No. A tutaj ile tego cukru? Na razie dwie łyżki. To każdy do smaku, nie? No. Jaki krem słodki lubi, ja tylko po środku. Chlapie, no. Pochlapał mi nogę. Cały serek tutaj dajesz? Cały? No już nam się ubiło ładnie. Tutaj jest co? No śmietanka jest, cukru, cukier, no pół litra śmietany, cukier. Jeden mały serek mascarpone, dwa no. Śmietanofiksy, dwie łyżeczki cukru waniliowego i dwie łyżki stołowe cukru pudru. Fajnie, Ewka tam później napisze wszystko w opisie, nie? Bo to tak naprawdę na smak, nie? Robiłam. No. Tak według przepisu to niekoniecznie. Teraz tak, po upieczeniu ta beza musi
popłastać sobie 5-10 minut, żeby trochę ostygło, bo inaczej to rączki poparzone. I musimy przygotować sobie drugi papier i musimy ją przełożyć na drugi papier. Tak. I ja Wam pokażę, jak to zrobić. Tak, pokaż, jak to zrobić. Bo ja też jestem, sam jestem ciekaw. A ta szczotka tutaj Donia zostawiła szczotkę. A co to? No, u nas w kuchni robi się wszystko. Tak. Więc nie powinno to nikogo dziwić. Dobrze, jakby się nie złamała. Nie? Bardzo dobrze by było. Tak, by dobrze by było. No. A u nas od masła, nie? To możesz. Dobra, pomogę. Można też denko, nie? Dobra, ale poczekajcie chwilę, pomogę. Chciałem pomóc Ewie. Odwrócić po prostu do góry dupą, nie? No i ściągamy. Dziwny smak tego wszystkiego jest. Trochę mi się ukruszyło na ten. Dobra, to nic, bo ona się kruszy. Co Igorku? Dobre? Dobra, Beza? Spróbuj. Tylko nie łam całej znowu. To akurat jest złe miejsce, no okej, dobra. Nie może być ciepła beza, bo jak położymy śmietanę z serkiem, to nam się rozpuści, więc musi być zimna. No tak. Poczekamy, aż ostygnie od spodu. Dobrze, będziemy czekać. Wiecie, co to jest, nie? To jest miód w gębie normalnie. W sklepach nie macie czegoś takiego. Bo w sklepach macie proszkową, nie? Różne dziwne dodatki. Tak, ja wiozłem kiedyś, Wam powiem, ulepszaczy. 24 tony wiozłem różnych proszków, mączek, zagęstników, tak. No i oni to wszystko dodają właśnie do takiej piekarni, co tam robi chleby, ciasta. Dodają to wszystko do tych swoich wypieków i to przez to długo wytrzyma, ale jest, nie jest takie dobre w smaku jak to domowe. Pytajcie Pani, czy to jest bita śmietana, tak? Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. No, bita śmietana, tylko później spróbuję, że gówno nie bita śmietana. Jak w domu, nie? No, zawsze jest inna jak w domu. To jako, zawsze wszyscy mają inną śmietanę jak my w domu. To ja nie wiem, czy my gdzie indziej kupujemy, czy jak. Trzeba im chyba wszystkim mówić, gdzie trzeba kupować. Aha. Widzicie, już dżemik nam się przydał, ten... Jagodowy Sławek. Ale pomieszasz te dżemy? Wtedy będzie git? Będzie git. To będzie polewa na tą roladę. No. Ta borówka, spróbowałem jedną, też taka kwaskowata jest. Dobra, ale taka... Jagodowata. Kwaskowata. No tylko tak, żeby wyprodukować borówkę, to oni muszą dać chemię. No tak. No, bo ona by nie była taka. A do jagody nikt nie daje chemii. No. Ładnie nam już ustygło. Można działać. Gdybym się to bardzo zmiksować. Chyba tym zmiksujemy. Oj, żeby nie pryskało. Ewa cukru do tego nie dodaje, dodała parę tych. Dodałam, to starczy. Jo, parę dodała tych borówek. Parę borówek, połyszczę tego i dobrze zmiksować, żeby dało się to wylać. Dobrze i... zmiksować, tak, żeby się dało wylać. Wylać. I w ogóle można zrobić tak, że parę owoców, z jakimi robi się tą roladę, czy to będą truskawki, czy cokolwiek, zmiksować z cukrem i na polewę. No ja nie miałam, szkoda mi tych borówek. No to wziąłem jagodowy dżem i łyżeczkę pożyczkowego. No tak, oczywiście. Gitara, jak Pan? Koleżanka? Koleżanka, chwilę, jeszcze potrzebuje. Już. Już? Okej, okay, dobra. Działamy. No to już. Działamy. Ale mam teraz kuperę. A miejsce w lodówce jest? Tak na szybko? Nie tak na szybko, tylko w ogóle. Znajdziemy. Bo ja tam przestawiłem na taką dużą blachę? Nie na blachę, tylko na roladę. A ty to jeszcze ja to zwiniesz? Zwinę, no. Aha. No to będzie raczej, chyba mi się wydaje. Wiecie, bo ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Bo Ewa mówiła, że robiła, ale coś sobie chyba przypominam, tylko mi się wydaje... Z malinami robiliśmy. I to było bardzo dobre wtedy. Nie, no.
Klopsa? Pewnie. No, został do obiadu, chyba trzy zostały klopsiki. Odgrzać? Tak, trzy klopsy. Trzy? No. Trzy to nie. Jednym się nie naje, a dwoma? To dwoma się może najeść. I dobra, zjesz dwa, a trzy to później, jak zjesz te dwa dopiero. Dobrze, ja już wyciągnąłem, tutaj są. Tylko nie wiem, wiesz. Upróżyć. No, upróżyć właśnie. Dobra, to ja biorę garnek, będę próżył. Tego nie wiem. Dobra, klopsy się próżą tam w garnuszku. O, tam dalej. To położymy już tu. I boróweczka. Tam to było bardzo dobre. Nie wiem, czy nie robiliśmy dwa razy z rzędu. Takie było dobre. No. Ale wiecie, nie nagrywaliśmy, bo to wtedy jeszcze nie nagrywaliśmy wcale, nie? Chyba. Chyba. No bo tak to byśmy nagrali, nie? To chyba tak byśmy nagrali. No. No. I zwijamy ją w ten właśnie sposób. Ewa mówi, żeby nie nagrywać, bo może się jej nie udać, ale ja mówię, jak się nie uda, to nie zobaczycie tego. W ten sposób zwijasz? A to razem z papierem? Nie. Nie. Ten mi się uda po prostu zwinąć. No tak. Trochę wyjdzie z tej strony, ale to nic. Ale to będzie. Ale to będzie dobre, ty. To za wielka ta rolada wyszła. Dobrze. Lepsza taka jak za mała. No. Zaprosisz gości i co? Słuchaj, resztę chyba tego może na talerzy gdzieś, co? Nie, nie, to nie będzie reszty żadnej. Nie będzie? Mm-mm. To jak zmarznie, to będzie, wiesz. Mhm. Słuchajcie, bo to jest bardzo dobre. To jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dobre. Przemyślałam sobie to, że jakbym zwijała w przeciwnym kierunku, to mogłaby mi się nie zamknąć. No. Przecież jak ona będzie duża w objętości, to mniejszy kawałek ugroźnia, no, i to wychodzi. Nie? Właśnie. No dobra. Jest, i to jest zwinięta i teraz muszę robić miejsce chyba w tym, w lodówce, co? Tak, nie trzeba do lodówki lecieć, tylko... To jest ten arbuz, to ja wyciągnę tego arbuza. Poczekajcie, muszę to wyłączyć, bo jedną ręką to wiecie, co można zrobić. I na koniec jeszcze polewka taka. Gęsta bardzo. Może być, ale nie musi, ale... Gęsta. Dobra jest po prostu. Ale jest po prostu ona tak... będzie kwaskowa przy tym wszystkim. Mhm. No, taka wielka rolada. I znowu, wiecie, będę musiał zjeść jutro do kawki. Inaczej to by było, nie mamy nic do kawy po kościele? Ojej. Co teraz? To teraz. To wiecie, to jest raczej porcja, tak jak na nasz dom, to jest akuratnie, nie? Bo my nas tu mieszka kilka osób. I każdy po kawałeczku, by chciał. By chciał, tak. A to wiecie, to jest takie dobre, że to się kroi tak po 2, po 3 centymetry, żeby dwa razy nie kroić, nie? Żeby nie trzeba dochodzić za często. No. Ja powinna mieć takie specjalne. No, powinnaś. Ewka ładnie przystroiła tutaj tą miętą i zaraz zrobimy, tak się nie da, we dwóch może jakoś. Nie. I zaraz zrobimy miniaturkę i będzie gotowe. Wezmę i pokroję to. Zobaczcie, no tak to wygląda. No to czekaj, ja to jeszcze z każdej strony muszę zrobić, bo to tak pięknie wygląda, że normalnie, a jak smakuje, no to już nie chcę nic mówić. Ta mięta oczywiście... Można jeść od razu po przygotowaniu. Można. Ale lepiej tak, żeby trochę poleżało na zimnie, nie? No, jak zimnie to zgęstnieje, nie? No. To ten środek. I ten, ta mięta to tam jest tylko tak do wystroju, nie? Bardziej? Ale bardzo pasuje, można zjeść. Ale pasuje, można zjeść oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. Dobra, i teraz ja ci to wszystko pomogę, poczekaj. Nie musisz. Muszę. Nie muszę? No, widzicie? Nawet nie muszę pomagać. I teraz do lodóweczki. A nie, jeszcze miniaturkę trzeba czasnąć. No i tym sposobem zakończyliśmy robić to ciasto. Tutaj jeszcze ten chlebek podrósł troszkę. Podrósł. I taki burdelik jest, ale to szybko zaraz się posprząta, nie? Tak.
No coś śmiesz. No szybko zaraz posprząta się, bo słuchaj, zmywarka jest pełna wymyta. Co ty tutaj byś chciał w zmywarce umyć? Nic? Nie, to zaraz ręcznie. No dobrze. No i to wszystko i dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnym filmie. Tylko jeszcze sprawdzimy, a właściwie to w następnym filmie powiemy, jakie to dobre jest, nie? Bo już mówię teraz, że jest dobre w ciemno, bo już jadłem, tylko nie z borówką, tylko z tym. Patrz jak chciał jeść. Patrz jak chciał jeść 3 klopsy. Zobaczcie, chciał 3, zrobiłem mu 2 i jeszcze zostawił tyle. No bo on był tylko trochę głodny, a zawsze dzieci myślą, że ojej, zjedzą. No, że zjedzą nie wiadomo ile. Dobra, to wszystko, dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.